Rozmowa dnia. Moimi gośćmi są pani Agnieszka Koterla, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dzień Witam dobry. Witam serdecznie. I w Lubelskim Studiu Polskiego Radia dr Grażyna Wiśniewska z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry państwu. 2 maja to Dzień Polonii i Polaków za granicą. Gdzie Polacy, tam język polski, a gdzie młodzi Polacy, tam nauka języka polskiego lub też nauka po polsku. Pytanie, no właśnie, czy również nauka innych przedmiotów po polsku, jak jest zorganizowane to nasze zagraniczne szkolnictwo? Pani Agnieszka Koterla. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ma szeroką gamę dla edukacji języka polskiego i innych przedmiotów po polsku. Młodzież i dzieci, którzy chcą uczyć się, mają możliwość pobierania nauki nie tylko w szkolnych punktach konsultacyjnych, które są umieszczone przy placówkach dyplomatycznych i w innych miejscach, w siedzibach lokalnych szkół za granicą, ale również w ośrodku prowadzone jest na szeroką skalę kształcenie na odległość, gdzie mamy 3 szkoły, szkołę podstawową, jeszcze gimnazjum i liceum ogólnokształcące, gdzie mamy prawie 600 uczniów, którzy pobierają samokształcenie na odległość. Na odległość, czyli nie pocztą, nie korespondencyjnie, ale nie. Online. Online nauka odbywa się przez internet z nauczycielami danych przedmiotów, którzy są tu w Warszawie. Uczniowie rozsiani są po całym świecie, łącznie z tymi uczniami, którzy pływają na statkach, którzy również uczestniczą z nami w samokształceniu. Są to uczniowie, którzy najczęściej realizują ramowy program nauczania, to znaczy wszystkie przedmioty takie jak oprócz polskiego, matematyki, historii, ale również chemia, fizyka, jest również lekcja WF-u. Co to są? Lekcja WF-u, a to ciekawe, jak się odbywa lekcja WF-u online? No, musi się odbywać, bo jest ona ujęta w programie ramowym, czyli w kształceniu ogólnym. Jest to jeden z przedmiotów, który muszą uczniowie po prostu zaliczyć. Na pewno ćwiczeń online nie ma, ale jest to ukierunkowane na zdrowie, na bezpieczeństwo, na szerzenie znajomości i korzystania z możliwości tam, gdzie uczniowie są. Po prostu jest to wymiana doświadczeń. No, sporty są różne. Możliwości dzieci też bardzo różne, więc nawet to, jak przygotowują prezentacje o swoim spędzaniu wolnego czasu na sportowo, to są bardzo często takie lekcje. A co to są za dzieci? Jeżeli możemy wskazać kilka przykładów, to są dzieci dyplomatów, czy to są dzieci pracowników, którzy... Kto to jest? Kto się uczy? Bardzo różnie. Są to dzieci po części dyplomatów i pracowników polskich, którzy zostają oddelegowani do pracy, ale również są to dzieci normalnych Polaków, którzy wyjeżdżają za, powiedzmy, za pieniążkami. To jest bardzo zróżnicowana grupa. To nie są dzieci, jakby ktoś może pomyślał, jakieś wybrane, ale to są dzieci, które w każdej chwili ze względu na przykład na poziom możliwości, mogą do nas przystąpić. Także tutaj nie możemy powiedzieć, że to jest, powiedzmy, jedna czy dwie grupy. Każde dziecko, które wyjeżdża i chce uczyć się w języku polskim i przedmiotów po polsku, ma taką możliwość u nas nie tylko w kształceniu na odległość, ale również na miejscu w tych szkolnych punktach pobierać taką naukę. Lublin i pani doktor Grażyna Wiśniewska. Pani doktor, gdy mówimy o nauce języka polskiego, ale też innych przedmiotów, wyobrażamy sobie budynek szkoły, klasę, ławki, no dzieci oczywiście, nauczycieli, dyrektora, czy podobnie jest za granicą? Bardzo różnie. No właśnie, bo tak sobie wyobrażamy, że to wygląda tak jak w Polsce, że jest grono pedagogiczne, budynek, w którym odbywają się zajęcia, ale tak przeważnie jest. Niemniej jednak wygląda to zupełnie inaczej. Poza granicami Polski są ośrodki, które funkcjonują z językiem polskim nauczania, z językiem polskim jako przedmiotem obowiązkowym. Wtedy ten status języka polskiego ma status języka obcego. Również są, język polski odbywa się na zasadzie fakultatywnej. Istnieją również szkoły, na przykład europejskie, z tak zwanymi sekcjami polskimi. Tam, gdzie są uczniowie, tam są też i nauczyciele, którzy bardzo często nie mają
takiego kontaktu na co dzień z Polską, ze współczesną polszczyzną, z najnowszą dydaktyką. W związku z tym Polonijne Centrum Nauczycielskie, które jest komórką Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, świadczy pomoc merytoryczną i metodyczną dla tych nauczycieli. Czyli to centrum zajmuje się tą formacją nauczycieli. Tak można to rozumieć. I na czym to polega? Na czym ta formacja polega? Polega to na szkoleniach nauczycieli, zarówno w miejscach ich zamieszkania. I tak na przykład od 1991 roku, bo od tego roku istnieje Polonijne Centrum Nauczycielskie, do roku 2017 objęliśmy swoimi szkoleniami właściwie wszystkie kraje Europy, ale również wiele ośrodków w Stanach Zjednoczonych, w Australii, także w Ameryce Południowej. Chyba tylko Afryka i Azja, chociaż części azjatyckie Rosji także zostały przez nas objęte. Są to szkolenia zarówno w miejscach zamieszkania nauczycieli, ale także świadczymy szerokie szkolenia dla online. I wtedy właściwie nie ma tutaj już żadnych ograniczeń, bo to jest na dobrą sprawę cały świat. A czy są takie przypadki, że nauczycielem jest polski nauczyciel, który jest wysyłany przez centrum na misję zagraniczną? Tak, ale dotyczy to tylko krajów byłego Związku Radzieckiego, czyli jest to Łotwa, jest to Litwa, Białoruś, Ukraina. Tam do tych ośrodków są kierowani nauczyciele z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Są to przeważnie poloniści, ale też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wiedzy o Polsce. Wróćmy jeszcze do dzieci. To łatwe uczyć języka polskiego, ale też innych przedmiotów po polsku dzieci na obczyźnie? Pani Agnieszka Koturla. Myślę, że nie. Sama jako nauczyciel wiem, że nie jest to bardzo łatwe. Mówię dlatego bardzo, ponieważ wszystko zależy na jakim poziomie znajomości praktycznego języka są te dzieci. Często trzeba w inny sposób pewne formy tłumaczyć, inaczej wypowiadać się, ponieważ te dzieci nie rozumieją. Na przykład prosta informacja, która dotyczy owoców. Część w naszym języku, na przykład śliwka, prawda, jabłko jest naturalne, ale dzieci w zależności, gdzie się wychowywały, gdzie obecnie przebywają, w jakim kraju, nie dla wiedzą, nich co może to jest. Oczywiście, ananas, tak, lub inne całkowicie. I te dzieci nie wiedzą. Bardzo często jest to przełożenie języka teoretycznego na praktyczny. Także duże poświęcenie ze strony nauczycieli, duże poświęcenie ze strony rodziców, i tutaj trzeba podkreślić ich ogromną rolę, bo bez rodziców niestety nie dałoby rady nauczać poprawnego języka polskiego. Rodzice jako pierwsi nauczyciele. Tak. A jak wygląda to nauczanie online? Bo o tym rozmawialiśmy. Czy to jest taka wirtualna klasa, że są dzieci z różnych krajów, z różnych stref czasowych i nauczyciel z Polski mówi, rozmawia z nimi po polsku i ich naucza po polsku? Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji. Czy to są edukacji... lekcje jeden na jeden, czy to są lekcje zbiorowe? Nie. Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą ma swoją platformę. Na tej platformie właśnie są wideokonferencje, czyli tak zwane lekcje, na które według planu zapraszane są wszystkie dzieci danej klasy. I w tym momencie łączymy się powiedzmy z 3, 4, nawet i z 6 krajami, gdzie są dzieci. I na takiej wideokonferencji, na takiej lekcji są dzieci nie pojedyncza sztuka, ale to jest grupa. A jak sobie która poradzić z różnicą poziomów, z tymi strefami czasowymi? Gdzie musimy u nas różnicować. Jest dzień, a gdzie no, indziej może być środek tak. nocy. I co, te dzieci niestety w nocy się uczą? Tak. Nie, nie. My jesteśmy bardzo elastyczni i w tym momencie również nauczyciele uczą. To nauczyciel pracuje w nocy. Tak. To jeszcze pytanie do pani doktor Grażyny Wiśniewskiej. Pani bliski jest temat nauki języka polskiego repatriantów, czyli Polaków ze wschodu, którzy po wielu latach, a czasami po raz pierwszy przyjeżdżają do Polski. To sytuacja jest inna niż w przypadku na przykład polonusów, bo repatriantom język polski jest potrzebny, aby znaleźć pracę i
żyć w Polsce. Czy ta konieczność motywuje do nauki, czy paraliżuje? Oczywiście motywuje. Są to ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski z tak zwanych miejsc zesłań. Ich potomkowie znaleźli się w różnych krajach, przeważnie byłego Związku Radzieckiego. I tak naprawdę to ci ludzie teraz przyjeżdżają z bardzo słabą znajomością języka polskiego albo z żadną znajomością. Czyli są osoby, które w ogóle nie mówią po polsku. Tak, są takie osoby. Jeżeli jest to już któreś z kolei pokolenie i nikt nie zadbał o to, żeby ten język polski przekazać, to taką bardzo często mamy sytuację. Tym bardziej, że przyjeżdżają repatrianci, ale również i członkowie ich rodzin. Współmałżonkowie na przykład, którzy niekoniecznie muszą mieć polskie korzenie. I dla nas priorytetem jest właśnie pomoc w pozyskaniu kompetencji komunikowania się w języku polskim w takim stopniu, który umożliwiałby pełną adaptację w środowisku polskim, przede wszystkim w środowisku zawodowym i w środowisku nauki, ponieważ to są ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, którzy podejmują u nas pracę, którzy muszą funkcjonować tak jak każdy obywatel Polski. A ile trwa taki kurs nauki języka polskiego repatriantów? Są dwie formy. Organizujemy tak zwane obozy adaptacyjno-językowe i to trwa 100 godzin, w tym 30 godzin języka polskiego, 50 godzin. To jest tak zwana adaptacja, podczas której pomagamy również repatriantom w rozwoju kompetencji osobistych, umożliwiających aktywne włączenie się w życie zawodowe, kulturalne, społeczne Polski. Ale też organizujemy 70-godzinne kursy języka polskiego już w miejscu zamieszkania repatriantów. Także jest to 100 godzin bardzo intensywnego kursu. Oczywiście musimy pamiętać, że jest to taki poziom komunikacyjny, ten absolutnie podstawowy. Czyli później muszą już sobie takie osoby radzić same. Ja myślę, że osoby, które znajdą się w miejscu pracy czy też w szkole dzieci, bardzo szybko poznają język polski, bo najlepszą nauką to jest zanurzenie się w języku, którego się człowiek uczy. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gośćmi Sygnałów Dnia były pani Agnieszka Koterla, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i w Lubelskim Studiu Polskiego Radia pani doktor Grażyna Wiśniewska z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego. Dziękuję za wizytę w Sygnałach Dnia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.